No cóż, jestem zarówno zadowolony, jak i zawiedziony zarazem. To pierwsze emocje czuję z powodu faktu, że miałem przyjemność ja wypuścić film wcześniej niż pod sam koniec miesiąca na tym kanale oraz rozpocząć właśnie ten cotygodniowe wypuszczanie na niego filmów. Co jednak tak naprawdę się nie udało, ale o tym później. Zaś tą drugą przeżywam z powodu faktu, że powoli będziemy zmierzać do końca naszej serii z tureckiego sandboxa, jakim jest Zaptie. Tak więc witam w kolejnym odcinku z gry Studio Pilaf Productions, w którym będzie nam dane doświadczyć treningu przed ostatecznym starciem z prawdziwym mordercą naszego ojca. Człowiekiem, dla którego pracował Kilkor Niedźwiedź. Bo takie on ma przyjemność mieć. Taką ma przyjemność mieć pseudonim Kilkor Niedźwiedź. Kilkor Niedźwiedź, tak jest. Nie, Kilkor Niedźwiedź, zdecydowanie. Z powodu swojej wagi i tym podobne, ale w każdym razie. No i wreszcie człowiek, który nie spocznie na laurach, czy też nie ten, czy inne synonimy. Nie wiem, coś wymyślę kiedyś tam indziej. Dopóki nas nie dorwie ze swoją armią zakapiorów i zdrajców w szeregach straży szeryfowej. Bliżej nieokreślony, jeżeli chodzi o imię i inny pseudonim. Osobnik w takim meloniku, monoklu i z kozią bródką. W dzisiejszym odcinku będzie nam dane się przygotować do starcia z nim, a to za sprawą poznania pozostałych umiejętności, no bo jak to tak nie. No bo jak to tak, kurde, kończyć Zaptie? Jak to tak, kurde, kończyć Zaptie? Taką grę bez zapoznawania się z całą jej zawartością. W sensie, że właśnie. I oto jesteśmy. Piękna, urocza Samafia, która wkrótce, no właśnie. Będzie miała przyjemność być naszą drogą do zatracenia. Momentum naszej całej historii tragicznej, tylko takiej innej bohatera, który stracił rodziców w bardzo młodym wieku i poszukiwał sprawcy przez wiele lat. Intryga była stopniowa, nie oszukujmy się. A Kilkor Niedźwiedź, z którym współpracował ten antagonista, miał przyjemność być największym zbrodniarzem wśród nich. Wśród wszystkich zbirów, tak naprawdę. Tureckich pieniędzy i jeden punkt doświadczenia.
No ale się to jest zbieraczy, kurde, teraz wyjątkowo dużo. Ja bardzo przepraszam, punkty wymienności i tego typu rzeczy, by móc przygotować się do nadciągającej burzy i zemsty za to wszystko, co nas spotkało, przykrości. Inaczej jeszcze z tym kryterem niewidzącym, który został pojmany ostatecznie przez teraz Zaptyjowską, czy też uwięziony w innym zakonie w Rami. Tak więc właśnie. Co my tu mamy? Oczywiście przede wszystkim rzucanie nożami. Wiadomo. Możliwość przybliżania widoku. Ale póki co, to sobie odpuśćmy. No i właśnie, moi drodzy państwo. Mamy teraz możliwość dokładniejszego przyjrzenia się sytuacji. Wykorzystajmy to w jednym z zadań. No właśnie. Grupa kryminalistów, who are stationed in inner neighborhood, indicating from the constitutional organization are typically recognized. Tell them that they don't need to hide. Pokaż im, że nie muszą się nigdzie chować. Tak też zrobię. Znajdują się tam. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć. No warto, aczkolwiek zaraz. Myślę, że to nie będzie konieczne. Tak jest, można przyjrzeć się dokładniej sytuacji. Co jest? Sprawdzić, co to było!
nie doskoczyłem. Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło. Jeszcze raz. Wracaj mi tu z tą apteczką w tej chwili. No, proszę bardzo, kogo my tu mamy? Pozostali przy życiu członkowie gangu, który chciał, że niby sobie tutaj troszkę postacjonować. Oj, panowie, niedoczekanie. Bardzo wielkie, kurde, niedoczekanie. Misja zakończona. Okej. Czego chcesz tam? Jeden z obywateli został uprowadzony. Trzeba go uratować. No to już kurde... Jeżeli co widzę w tej misji, to twarz mojego konia. Jeżeli nie tam się Okej, tam jesteś, aczkolwiek chyba z tej strony nie dam rady przejść. Czy widzicie to samo co ja? Tak jest, no właśnie. Się uda. No, weźmy ze sobą. To jest zapewne mąż tej kobiety.
Okej, tutaj była taka szybka akcja, decyzyjna, bo to był jeszcze jeden strażnik, akurat jak się okazuje. No i dobra, to jest odpowiedni chyba moment, żeby uderzyć. Chyba, no bo nie wiem czy... Nie, tutaj niestety noże wykluczają się z zasięgu. Pistolet też. No to dobra, trafmy chociaż kogoś z dołu. Albo nie, może i na skrzynie... No, cholera jasna. Raz kozy śmierć. Wiemy, że tam jesteś. Ale z niebezpieczeństwa i w końcu. Za mną, szybko! Tutaj, na tak. Na pewno spotkasz swoją żonę. Umiejętność sprintu. Wyuczona. No i oczywiście to też, tego też przydałoby się najlepiej nauczyć. Ale to dopiero później. Zaś póki co... To sobie zobaczymy. Umiejętność, dzięki której szybsze nam dane będzie pouczać się... Kolejne, a przepraszam bardzo, parkurowe wyzwanie. Przy czym należy zaznaczyć, że tak naprawdę to poszczególne z nich się jeszcze będzie powtarzać.
kurczę, co? Tylko na około strzelę, będzie to nic. Koniec. W taki to efektowny sposób udało mi się zakończyć poziom. Aczkolwiek jakim kosztem? Kosztem utraty zdrowia, no ale nic nie powiedział, że będzie lekko, no halo. Jak się okazuje, ta parkurowa sesja miała przyjemność mnie nauczyć jeszcze jednego. Że nie tyle sprint, ale też i mnożnik koncentracji by się jak najbardziej mi przydał. Tryb zwolnionego tempa. Tak więc właśnie. Można odblokować dopiero za 18. Come on.
przy okazji sobie, jak się akurat okazuje, wykonałem, ja przepraszam bardzo, misję z zabezpieczeniem tego, z dostarczeniem ładunku ważnego obywatelom. The one is waiting to bring reinforcements from Sofia by train will be posted on the station around at night. And their expectations. Zakończ ich oczekiwania. No dobra. Wsiadł na konia niczym w filmie przygodowym. I ruszamy. To nie jest aż tak daleko stąd. Ej, serio? No to żeście się nieźle rozmieścili. Dobra, przydałoby się jakoś tak od tej strony do nich zajść. Okej, dotarłem na miejsce. Nagrywa się? Oczywiście, że tak. Okej, i tutaj czas zakończyć dyskrecję. A, w sensie, że ten cały zegar do końca i może maksymalnie trwać on te całe spowalnianie czasu 80 aż sekund. Nieźle.
Zbint to też był jak najbardziej genialny pomysł. Możliwość, kurde, pokonywania szerokich przepaści. Co? Ej, co to ma być za uciekanie? Dostałem w plecy, nie mogę się ruszać. No właśnie, i bardzo dobrze, bo w miejscu, w którym... do którego trafisz, nie będzie ci potrzebny ruch. Misja zakończona. No i co? No i właśnie to. Tam jest zabójca. Tam jest kilku zabójców. No i dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku tak naprawdę. No, także powykupowałem sobie parę najważniejszych umiejętności, a w następnych odcinkach będę miał przyjemność się rozwijać z poziomu na poziom. Przy okazji... No i przy okazji by się może tak naprawdę jeszcze przydało... Uwaga! To było piękne. Może by się tak naprawdę jeszcze przydało... Jeszcze lepiej ulepszyć tak naprawdę te wszystkie swoje umiejętności. Ja przepraszam bardzo, co tutaj mam. Tak więc właśnie. Ja pozwolę sobie już w tym momencie skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że nie wyszedł on zbyt długi. A my widzimy się oczywiście w najbliższych dniach. Na razie. A, nie, zaraz. Jeszcze jedno, no właśnie jak się okazuje, patrząc na datę publikacji odcinka 14 oraz jego oraz bonusu do niego, tak naprawdę jednak nie. Nie udało mi się niestety, pomysł ostatecznie nie wypalił z tym cotygodniowym nagrywaniem, cotygodniowym rzucaniem gameplay na kanał. Co najwyżej dało mi się cotygodniowo ponagrywać to i owo. A wczoraj dopiero wrzuciłem, tak więc mam nadzieję, że w tym tygodniu uda się wrzucić parę odcinków z Zaptije, a potem będziemy mieli przyjemność doznać na własnej skórze kolejnej gry, która będzie miała przyjemność pojawiać się w jednym z najbliższych tygodni, listopada prawdopodobnie, ale póki co, no jeszcze skupiajmy się na pewniku, bo to on jest najważniejszy, czyli to coś podobnego. No dobra, tak więc teraz już mogę się porządnie pożegnać, no. Wyczekujcie nowego odcinka już wkrótce. Cześć!